Hola compañeros, nombre Mateo i zapraszam do kolejnego 17 już odcinka z naszej serii Kampania WB2 na Bronze Modzie. I w tym odcinku chciałem sobie zgarnąć tę odporność na przebicie dodatkową, te punkty zdrowia dla bohatera, tak? No dobra, to wejdźmy w to. A, to jest to lodowa twierdza, by wygrać wybuduj twierdzę 5 stopnia. To jest dosyć stresująca mapa, w której zawsze wolałem jednak ten T5 po prostu faktycznie zbudować, niż tam walczyć. Niż bić się tutaj. Także no zagramy tak, że po prostu zbudujemy T5 i kończymy mapę, nie? Nie będziemy się tutaj jakoś rozczulać. Drugą mapę sobie zagramy poważniej i dłużej. Dobra. Weźmy sobie 8 niewolników, wypełnimy sobie od razu kamień i będziemy tierować ostro. Dobra. Odkryjemy też trochę mapy. Tutaj jest wysoki elf i nieumarły do pokonania. Nieumarły jest gdzieś tutaj, a wysoki elf jest gdzieś tutaj. I tylko tyle. Więcej tych przecinków nie ma. Nie bij mnie, panie! Dawać. Tam jest jakieś złoto, metal. Możemy przejąć. Oczywiście cena tchórzliwe. Mamy 27 speeda w sumie, całkiem sporo. Dobra, robimy od razu te dwa. 20% taniej już mamy wszystko, tak? No dobrze. Mieliśmy 21% taniej, a nawet jeszcze bardziej niż 21 z tym hełmem, nie? Ale poszedłem w inną koronę, która w sumie 9 statystyk daje. No ta korona będziemy pewnie już bardzo długo nosić, raczej jej nie wymienię na nic lepszego. No nie wiem, co by to musiało być, żeby mi się chciało to wymieniać. Szybkość i magia jest akurat bardzo spoko. Twoja baza została zaatakowana. A szkiety też mają całkiem niezłą odporność na te kamienie. Możemy przehandlować sobie krysie na kamień, żeby te trzy od razu kliknąć. Dobra, te cztery też będzie można od razu kliknąć. Odporności fajnie wyglądają. Czyli na przebicie będziemy mieli 5 już, nie? Na obu będzie cały czas najgorzej. No ale to tam. Szczegół. Będziemy stać od razu na te 4. Braknie trochę, braknie. No. Masz nową budowlę do dyspozycji. Wysoki elf jest już w te 2. Te 5 za szybko pewnie nie klikniemy. Okej, git. Git, gut. Może udałoby się bohaterów pozabijać, coś gdzieś jakoś. Czuję ich strach. Strażnik lodu 6 plus 6 do kombata plus 2 do speeda, co? Czuję ich strach. Naprzód.
Masz nową budowlę do dyspozycji. No i tyle. Te piątka się zrobi i będą nam klaskać. Także taka mapka. No można by się w te cztery zatrzymać, pograć trochę, patrzeć, czy bot któryś nie ma te cztery przypadkiem, jak tak, no to go zraszować, zabić, zniszczyć. I dopiero wtedy, nie? Ale jakoś tak mi się nie chce. Ta mapa jest i tak jakaś taka, wiecie, taka, nie wiem. Przez to, że jest jakaś tam presja czasu, to nie mam ochoty w nią grać po prostu. Tam się zdarzało, że się bawiłem na niej, że nie raszowałem te pięć, tylko normalnie robiłem armię i wygrywałem poprzez zniszczenie po prostu wrogów. Ale jakoś... Nie wiem w ogóle, gdzie oni są. 1/4 może mapy mam odsłonięte. I żadnego... O! Alchemik. Twoja baza została zaatakowana. Dowodzenie, trening i szybkość, dawaj. Easy. Jakiś upgrade'ik się znalazł. Delikatny, ale jest jakieś dowodzenie. I GG. Porobione. Nie trafiłem tego drugiego. Dobra, no to bez przedłużania wchodzimy do kolejnej mapy. Nawet sporo expa, poziom się zdobyło. Fajnie jest, miło i sympatycznie. Inteligencja. I ja bym sobie wziął jeszcze ten punkcik charyzmy. No i jest dodatkowe miejsce. No i od tego kolejnego punktu charyzmy będę miał jeszcze jedno miejsce, więc charyzma już mi raczej wystarczy. Wrócimy sobie pewnie do zręczności. Znaczy nie wrócimy, tylko przejdziemy do zręczności. Cytadela Zagłady. No stolica nieumarłych jest dosyć prosta mimo wszystko. Dobra, zrobimy sobie też szklaną pustynię. Szklaną pustynię mógłbym tak naprawdę zrobić tymi mrocznymi elfami, żeby zresetować sobie to obniżenie poziomu trudności. Bo bym chciał sobie mrocznymi elfami gdzieś zagrać, gdzie byłoby faktycznie trochę trudniej może. No wiecie, bo to już jest ten moment, w którym mamy prawie połowę Eterii przejęte i łatwo się robi. Mamy za dużo buffów już wychwyconych jakby. Tutaj przebicie nie jest jakby dwukrotnie wymienione, no ale niby mamy plus 2, tak? Dobra, no weźmy troszkę na pustynię. Weźmy sobie tego mrocznego elfa. Bez względu na to, jaki będzie poziom trudności, po prostu to zróbmy. Żeby sobie tam tych czaro ogarnąć. Może uda się jakieś ogniki mi wyekspionać, aż wątpię. Czaro. I niech będzie mroczna piechota. O, nawet sięgamy tamten metal. Dobra, i tutaj chyba jest ten budynek do do żywiołaków, jak mi się wydaje. No jest. Jest też questik.
1500 kryształów, ta grupa demonów. Ich ze skóry! Obetrzeć ich ze skóry! I tu po lewej też trochę surowców. Kim ty jesteś? Wojownikiem. Masz nowe jednostki i budowle do dyspozycji. Ten właśnie robi się robi. Potrzebujesz więcej kamieni. Wojownik też. Boję się go trochę. Dobra, tak już się nie boję. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Masz nową budowlę do dyspozycji. Naprzód! Rzuć ich kości! Pajączki. O, o, o! Masz nowe jednostki do dyspozycji. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Nie! Chodź tu. Dobra, już ucieka. Easy. Straciłem jednego ognika, starego. Może się dorobimy nowego. Potrzebuję tego. Te pająki to mogłyby być na obronnym. Tu jest jeszcze kamień. W sumie to odkrycie mi trochę więcej tutaj tego. Badania zakończone. Może jednak te żywioki. Woho. Twoje budowle zostały zaatakowane. Jeszcze złoto jest, no właśnie. Dobra, on już będzie uciekał chyba. Ten pająk ma 13 kombata. Bohater nieprzyjaciela został zabity. Dobra, niech się robią te żywioki, co jednak. Dajcie mi to i to. Zróbmy więcej tego. Pragnę cierpienia innych. Dobra, git. Strzeżcie się. Wyrwę im serca. Dobra, tu nie mam po co iść. Metalu mam sporo, to może przehandlujmy na krychę. No i kamienia nie ma, ta. No, jak on mało zdrowia ma. No ja jest, nie umarłem, jest dzień, się nie regeneruje. Chyba dziki ogień go porobi. Coś mi się wydaje, że padnie. Twoje oddziały zostały zaatakowane.
Gdzie ty biegniesz? Noś tu, frajerze. Chodź no tu. Chono tu. Dawaj, bijemy się. No, będę krzyczał głośno. Nie jest źle. Wygląda dobrze. Wygląda solidnie. Krysia się nie zgadza. Jeść ich ciała! Obetrzeć ich ze skóry! Twój bohater został zaatakowany, został pokonany. No, ale ten się zepsuł. Obetrzeć ich ze skóry! Dobra, ta trójka się robi. A bo tu jeszcze robię te żwiołaki przecież. Dlatego mi się coś nie zgadza. Czyli barbarzyńców tutaj nie było, tak? Byli tylko orkowie undeady. Fajne już dowodzenie jest. Mi się podoba. To dla mnie zaszczyt służyć ci. To chcę. To dla mnie zaszczyt służyć ci. Potrzebujesz więcej kamieni, masz zbyt wielu duszy. Weźmy to złoto, może bym przepierdzielił też na krychę. Zostały zaatakowane. Wróg został pokonany. Co? A jest barbarzyńca. Obetrzeć ich ze skóry, jeść ich ciała. Naprzód. Jeść ich ciała. Zniszczcie te budynki, jak tu nie chcę. Pragnę cierpienia innych. Rusku. Dla mnie zaszczyt. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Strzeżcie się! Czy mamy jeszcze bohatera w ogóle? Dobra, chwila. Ja chcę się tych czarów dorobić na tej mapie. Was nie potrzebuję. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Czar. Badania. I ewentualnie ogniki. O, i to takie z trzecimi levelami będą tańsze. Badania zakończone. Dużo czaru. Badania zakończone.
potrzebujesz więcej kryształów. No jak? Twoje oddziały zostały zaatakowane. Badania zakończone. Igła. Zadanie wykonane. Rozerwę im gardła. Pies i duszę dla pana mojego Kargota. Oto pomnik mej władzy. Badania zakończone. Ich ze skóry. Naprzód. No nie. Mam nadzieję, że będę mógł wziąć czaro do świty. Zwyciężyłeś. No nie ma czaro. Lipa. Będzie trzeba zagrać jeszcze raz. Mrocznymi elfami, tak? Trzeba skończyć odcinek, nie? Bo już dwie mapy zrobione. Lodowa twierdza, bardzo szybko. Szklana pustynia, bo na nikłym, nie? No nie chcę trzech map na odcinek robić, no. Chyba, że jakąś też kolejną, bardzo krótką. Tylko jaka byłaby taka naprawdę krótka? No tam. Smoczy labirynt mógłby być też krótki. Tak naprawdę. Solist tam też może być krótkie. Nie no, nie będę trzeciej tej mapy robił. Także będzie ten odcinek może będzie trochę rozczarowujący. Nie tylko dlatego, że krótki, ale dlatego, że na lodową twierdzę zrobiłem po prostu te 5 i tyle. No nie chciało mi się tam walczyć. Szklaną pustynię na nikłym mieliśmy, no bo no, trzeba było rozegrać tymi mrocznymi elfami. No ale może dla zachęcenia powiem, że w kolejnym odcinku będziemy znowu grali mrocznymi elfami. Gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie. Może sobie barbarzyńców podbijemy i wtedy mrocznymi elfami już będzie... Samobójczy, nawet nie fanatyczny, tylko samobójczy od razu, także może być ciekawie. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę, ja byłem Skorumpiąty, pozdrawiam i polecam, na razie.